aktywność fizyczna jest potrzebna. Wszyscy teraz o tym trąbią, teraz się to robi modne. No teraz jest moda, tak, na bycie fit. Na bycie fit, tak, ale też nie można przesadzić też, bo żeby nie sfiksować w drugą stronę, tak? A odczuwasz to, że jest większy ruch zawsze tak na wiosnę, przychodzą na wiosnę, i tak. Robią te zdjęcia sobie zawsze... Selfie, na siłownię. Tylko prosto. Uważaj, żebyś się... Uważaj, bo tu jest dobra, udało się. Dobra, lewo przeżyliśmy. Lewo i w prawo. Nie no, na wiosnę zawsze jest ruch, bo to wiadomo, trzeba dobrze wyglądać. Człowiek chce wyglądać, nie? Wakacje są bardzo słabe, po wakacjach wrzesień, połowa września jeszcze jest słaba i dopiero od października tak, zmieścimy się? No słuchaj, to wygląda niebezpiecznie, ale nie ma takiej szpary, w którą polonez by się nie wepchnął. No. Także chętnych jest coraz więcej, klubów się otwiera coraz więcej, no także tak, konkurencja jest coraz większa, ale to znaczy, że jest zapotrzebowanie na to. Także zapraszam wszystkich do swoich klubów. A jeżeli chodzi o sporty walki, jest moda wciąż? Jest moda, tak, jest coraz większa. No, to jest tak, ja jak otwierałem swój klub na Bielanach 15 lat temu, to powiem tak, byłem jednym z pierwszych, który otworzył taki prywatny klub, gdzie były sporty walki. Wcześniej no to raczej to były kluby czy wojskowe, czy policyjne, czy uczelnie, tak jak ja na AWF-ie trenowałem. Natomiast takich prywatnych klubów, gdzie były sporty walki, to było bardzo mało. Śmiem twierdzić, że w Warszawie to chyba nie było w ogóle. Więc no ja zaczynałem. I nie ukrywam, że te początki to były ciężkie, ponieważ nie było takiego zainteresowania. Dlatego też ja oprócz tych sportów walki musiałem zrobić siłownię, fitness, żeby to jakoś zarabiało na siebie. W tej chwili to już jest co innego. Teraz jest dużo chętnych do uprawiania sportów walki. Klubów się też otwiera coraz więcej. Więc widać zapotrzebowanie i chęć, szczególnie u młodych, żeby coś tam uprawiać, tak? I bardzo dobrze. Czym więcej chętnych na salach, tym mniej na ulicy. No.